Cześć robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Po ostatnim filmiku sporo było pytań dotyczących diety ketogenicznej, więc pomyślałam, że dzisiaj odpowiem na kilka waszych pytań, czyli zrobię takie Q&A. Myślę, że zamkniemy się w około 10. Być może będę mogła pomyśleć też o jakichś pytaniach, które nie pojawiły się w komentarzach, ale zanim przejdziemy do rzeczy, to już wiecie, że poproszę o łapkę w górę i koniecznie naciśnijcie przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, bo to bardzo wspiera mnie. I koniecznie też obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam regularnie wrzucam filmiki treningowe, które być może was w czymś zainspirują. Poprosiłam was o pytania dotyczące diety ketogenicznej zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, więc wybiorę takich kilka najciekawszych pytań. Pierwsze pytanie, które tutaj przeczytałam, takie ciekawsze, to jest: hej Aniu, czy można na keto pić napoje zero? Teraz te napoje zero zawsze budzą pewnego rodzaju kontrowersje, dlatego że nie jest tak do końca udowodnione, czy one ten poziom insuliny w naszej krwi podnoszą, czy nie. Natomiast z punktu widzenia takiego czysto teoretycznego, to jak najbardziej można pić napoje zero na diecie keto. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na dietę ketogeniczną ze względów zdrowotnych, a mam nadzieję, że większość osób właśnie z takich względów się decyduje, no to ta Coca-Cola czy inne napoje zero nie będą do końca wskazane. Więc z punktu widzenia takiego stricte dietetycznego myślę, że są ok, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to bym bardzo mocno z nimi uważała. Drugie pytanie. Jeśli na diecie keto nie chudnę, czy warto obciąć tłuszcze? W diecie ketogenicznej często mówi się o tym, że nie powinno się liczyć kalorii. Oczywiście jak w każdej diecie z tym jedzeniem też nie można przesadzać. Bardziej chodzi o słuchanie własnego organizmu i sprawdzanie, czy jest się po prostu głodnym i dlatego chce się jeść, czy jest się na przykład po prostu najzwyczajniej w świecie znudzonym. Ale wracając do twojego pytania, ja bym się po prostu przyjrzała bardziej, co dokładnie na tej diecie jesz, ile razy dziennie jesz. Nie sądzę, żeby była to kwestia tłuszczy. Być może tych posiłków jest za dużo, a być może ten poziom węglowodanów jest jeszcze cały czas za wysoki, dlatego że ta tolerancja na węglowodany dla każdego jest inna. Mówi się, że przy okresie tym adaptacyjnym, kiedy jeszcze nie jesteśmy w ketozie, to te węglowodany powinny być mniej więcej pomiędzy 20 a 30 gram. Więc jest to bardzo mało, bo dla przykładu 20 gram to tak naprawdę jeden banan. Ale jest to tylko i wyłącznie okres adaptacji. Później, w momencie, w którym jesteśmy już w ketozie tak zwanej, można zacząć trochę eksperymentować i sprawdzać swój organizm i troszeczkę tych węglowodanów dodawać. Podobno są nawet takie osoby, które na diecie ketogenicznej mogą jeść 100 gram węglowodanów i nie wyrzuca to ich z ketozy, więc jest to sprawa indywidualna. Ale wracając do twojego pytania po raz ostatni, ja bym bardziej się skupiła na tym, żeby zobaczyć, ile jesz tych węglowodanów, ile razy dziennie jesz, co dokładnie jesz. Trzeba tutaj by mieć trochę więcej informacji. Pytanie trzecie. Tutaj bym powiązała dwa pytania razem. To jest, jak wygląda kwestia treningów siłowych przy diecie ketogenicznej i czy ćwiczyć na czczo, czy po posiłku. Czy ćwiczyć na czczo, czy po posiłku, jest to kwestia indywidualna. Jeżeli czujesz się na tyle dobrze, żeby ćwiczyć na czczo, to jak najbardziej możesz, nie ma ku temu przeciwwskazań. Aktualnie na diecie keto mi się dużo lepiej ćwiczy na czczo, co wyglądało zupełnie inaczej jeszcze kilka tygodni temu. Jeżeli chodzi o trening siłowy, w moim przypadku również ten poziom energii jest dużo wyższy i jestem w stanie teraz podnosić trochę większe ciężary niż byłam w stanie podnosić na diecie niskowęglowodanowej, mimo że ta różnica w ilości węglowodanów nie jest taka duża, także ja bym powiedziała, że w kontekście treningu siłowego, przynajmniej na moim doświadczeniu aktualnym, nie ma różnicy, a jeżeli jest, to tylko na plus. Kolejne pytanie, pytanie czwarte. Czy w diecie ketogenicznej stosuję post przerywany? Odpowiedź brzmi tak, natomiast nie jest to robione celowo, to wychodzi automatycznie. W momencie, w którym ja spożywam dość sporo tłuszczów w
swojej diecie. Aktualnie nie jestem w stanie jeść więcej niż 2 posiłki dziennie i jak kończę ten drugi posiłek, mniej więcej o godzinie 16 czy 17, czasami troszeczkę później, to na pewno przez kolejne 16 godzin nie jestem łodna i nie jestem w stanie jeść, więc ten post przerywany po prostu w tej diecie keto, ja mam wrażenie, że wychodzi naturalnie. Jeżeli macie jakieś doświadczenia w tym temacie, to koniecznie napiszcie, czy się ze mną zgadzacie i czy też to tak u Was wygląda, bo jestem bardzo ciekawa. Jakich owoców trzeba unikać przy diecie keto? Owoce to jest taki kontrowersyjny temat, dlatego że dużo osób uważa, że dieta ketogeniczna to jest tylko boczek, jajka i tłuste mięso. Nie jest to tak do końca. Tak jak mówię, ten okres adaptacyjny u jednej osoby może trwać 2 tygodnie, a u innej osoby 3 miesiące. Znowu jest to kwestia indywidualna. Jest trochę bardziej rygorystyczny, ale później myślę, można dużo produktów próbować stopniowo w małej ilości wprowadzać. Z owocami jest tak, że jeżeli to jest bardzo mała ilość, to pewnie można jeść tak na dobrą sprawę każdy owoc. Ale na pewno takie owoce, których przy diecie keto warto unikać, to są jabłka, banany, winogrona. Te po prostu owoce, które są wysokie w węglowodany. Ja aktualnie na diecie keto, teraz na adaptacji, pozwalam sobie tylko i wyłącznie na truskawki, jagody i maliny. Dla mnie to są najbezpieczniejsze owoce. Pytanie kolejne, bo wspominałam w ostatnim odcinku, że używam glukometru. Glukometru używam do mierzenia ciał ketonowych. W ten sposób możemy sprawdzić, w jakim etapie tej ketozy jesteśmy, czy już w ogóle w niej jesteśmy. Oczywiście glukometr też służy do mierzenia cukru, co też czasem może być ciekawym doświadczeniem, żeby sobie to sprawdzić. Ja natomiast używam go do mierzenia ciał ketonowych. Od siebie jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że na pewno na początku diety ketogenicznej warto suplementować takie rzeczy jak potas i magnez i absolutnie nie bać się soli, dlatego że w tych pierwszych dniach i tygodniach traci się dość dużo wody z organizmu, a tym sposobem również wypukujemy pewne składniki, minerały, które są niezbędne w naszym organizmie. Ja na chwilę obecną czuję się bardzo dobrze. Dalej, jeżeli macie jakieś konkretne pytania dotyczące diety keto, to komentujcie poniżej, tych filmików będzie więcej i więcej. A na dzisiaj ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i zdrowego odchudzania życzę Wam, Ania.